szafirowy relikt, pewnie o to chodziło. Dobra, tutaj jest Moneybucks, który będzie chciał. W ogóle pokażę wam sklepik Moneybucksa. To wszystko wygląda tak. Zagraj w grę, pokaż karty. No i mogę tam pokazać, jakie mam karty, no nie? O, tutaj mamy w ogóle karty postaci, bo te czerwone to są postacie. To są w ogóle chyba nazwy światów. Crash Packer, Foka, no wiecie o co chodzi. Tak to mniej więcej wygląda i tam możemy sobie, że tak powiem, robić skup kart i tak dalej, ale ja raczej zrobię to już pod koniec serii, niż żebym miał to tu pokazywać. I gdzieś ominąłem minigierkę z kryształem. Czerwony gem. Aha, to pewnie w oryginale byłoby red gem. Tutaj mamy profesora i Coco, ale my sobie ich ominiemy, bo why not? Tutaj już byłem. Tutaj już byłem, więc to byłoby, wiecie, trochę dziwne, że miałbym tutaj jeszcze raz robić minigierkę, gdzie brakuje nam jednego kryształa, którego nie zebraliśmy, a nie, że który zebraliśmy. Więc pytanie, gdzie jest ta minigierka? Szukajmy dalej. Tutaj też byłem. O, Agent 9. Patrzcie, tysiąc... Widzicie, mamy już ponad 1000 łupa frutów. O, i tutaj jest ta minigierka. Owczy patrol. A, moja ulubiona minigierka z owcami. To teraz mamy 65, kurde. A co do w ogóle muzyki w całej tej gierce, bo nie oceniłem muzyki. Szczerze, soundtrack Crasha Fusion jest okej, naprawdę. Jeżeli mam być szczery. Mam parę moich ulubionych soundtracków. Nie no, to są jedne z moich ulubionych minigierek, naprawdę, jedne z najlepszych minigierek chyba w tej gierce. No i to się dzieje, kiedy owca wleci w nitro. Po prostu my również giniemy, ponieważ nie mamy tutaj maski Aku-Aku, więc tak naprawdę mamy tylko jedno życie. Ewentualnie try again! Ja myślę, że speedrunnerzy, co robią speedrun z Fusion, to bardzo uwielbiają te minigierki, bo mogą je szybko przejść. Tak mi się wydaje przynajmniej. Szybko je można zespeedrunować, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to były ich ulubione minigierki. Aczkolwiek pewności nie mam, bo nie zagłębiałem się w speedruny z Crasha Fusion, a powinienem w sumie, tak dla samego siebie też zobaczyć. Może jakieś ciekawe glitche by odkryli. Tyle, proszę bardzo. Teraz musimy się dostać do exitu. Więc podążamy ciągle na wprost od tego momentu. Ale sobie te Wumpasy chciałem zebrać. No. To teraz lećmy do exitu. Ta. I mamy ponownie nasz 1000. I proszę bardzo, jest tutaj exit i teraz czas na kolejnego bossa, Tiny w czołgu. No i tutaj mamy cutscenkę, gdzie po prostu pojawia się Tiny Tiger i Aku-Aku myśli, że są dosyć blisko Cortexa, co oczywiście okazuje się tyłkiem, a nie prawdą. I teraz, że tak powiem, walka z Tiny wygląda tak, że musimy go po prostu atakować, kiedy on nie ma tej swojej ochrony. I on będzie czasami na nas bomby spuszczał. Teraz oberwał na przykład. I uwaga, będzie bombę znowu spuszczał. I po bossie na dobrą sprawę. Tak, boss został pokonany. Cała walka z Tainim. I tutaj pomiędzy Ripto a Cortexem dojdzie do sporu, gdzie się, że tak powiem, pokłócą. Jeden się wyzywa z drugim, jeden nazywa drugiego krewetką, a drugi nazywa go elfem z wielką głową. No i teraz oficjalnie debiut Niny Cortex, postaci, która się od tej gry oficjalnie pojawiła. No i mamy kartę Tiny'ego. I co? Nadszedł czas na kolejny świat, czyli Góry Ogniste.
To jest chyba świat Spyro teraz. Chociaż nie, to nie jest świat Spyro, ponieważ to jest taki w sumie neutralny świat. I tutaj Blinky się pojawia, który przeprasza Crasha za to, że tak się zachował wobec niego. I daje nam informacje odnośnie Ripto i Cortexa. No i teraz Spyro poleciał robić swoją wersję Ognistych Gór, a my robimy wersję Crasha Ognistych Gór. Aczkolwiek Let's Play z Spyro Fusion również się pojawi. Tu mamy Huntera. Cześć Crash, mam na imię Łowca. Spójrz na tych pomocników z miotaczami ognia, chyba się na ciebie... Chyba są na ciebie napaleni, lepiej uważaj. No, oczywiście. Napaleni, kurde. To wcale nie brzmi dwuznacznie. To wcale nie brzmi dwuznacznie, kurde. Czołgiem w ścianę. No, czas na naszą pierwszą minigierkę tutaj. I tutaj już mamy trochę więcej skrzynek do zniszczenia. Cholercia. Dobra, przelećmy sobie przez tą bramę. Oczywiście nie muszę mówić, że jak ta brama jest odpalona, to jeden fałszywy ruch i praktycznie tracimy aku-aku. A w przypadku nie posiadając maski aku-aku, tracimy życie. Szkoda, że tutaj nietykalności nie można mieć, ponieważ nietykalność jest tutaj zbanowana. Ale to wiadomo z jakich powodów, bo no ciężko by było mieć nietykalność w czołgu, co nie? W jakim stopniu ta gra ma jakieś... jakiś realizm posiada ta gra. Dobra, tutaj przed chwilą skrzynki zostały zniszczone, więc teraz polećmy sobie tutaj. Tu mamy też podwójne skrzynki, kurde. 13, pechowa liczba. Mam nadzieję, że to nie spowoduje, że zaraz tracę maskę aku-aku. Oby. Czy ja tam widziałem skrzynkę, czy mi się wydaje? Wiecie co, pospamię sobie w tę stronę, ale wątpię, że tam jest jakaś skrzynka, bo raczej bym to zauważył. O, 13, pechowa liczba, widzicie? Ale tu mamy aku-aku, więc nie ma problemu. Zjeżdżajmy sobie teraz w dół. Tu mamy nitro. I myk, teraz do przodu. Okej. Sorki, że tutaj mam mało interesujący komentarz, ale póki co też się trochę skupiam. Bo jednak nie powiem, że nie, no kurde. Fajnie byłoby to za pierwszym razem zaliczyć. A nie żeby potem się wracać albo robić jakieś... Wiecie, znaczy montowanie to nie jest nic takiego strasznego, bo ja bardzo lubię montować swoje filmy. Problem zaczyna się w momencie, kiedy jest za dużo tego i praktycznie momentami żygasz, że mogłeś zrobić to za pierwszym razem, a walisz, że tak powiem, łbem o ścianę. Bo musisz, kurde... No właśnie. Pewnie mi zabraknie tutaj, bo wątpię w to, że to będzie wszystko. Fajnie byłoby, gdyby tu była skrzynka w ogóle z nitrem. Tam jest skrzynka jeszcze. I to jedna skrzynka, więc... Jakąś skrzynkę pominąłem. Najgorzej, kurde. Dobra, jesteśmy przy tej skrzynce jednej. I to tyle. A gdzie jest ostatnia skrzynka? O, to jest dobre pytanie. Szukajmy zatem ostatniej skrzynki. Wy to widzicie? Ona jest na początku. Ona jest z prawej strony. To ją pominąłem. Nie wierzę w to. Dobra. Namierzamy ją. Oj, będzie ciężko. Nora, nie będzie ciężko. Adios, skrzynko. I mamy nasz klejnocik. Nice. Dobra, mamy 11 na 15. Po dwie rzeczy. Wiecie, po 11 dwa razy. Na 15. W sensie, że 11 klejnotów i 11 kryształów. Wow. Kurde, nie spodziewałem się tej lawy. Ej, to w jakiejś gierce Crasha też była taka lawa. W której to było? W którejś było. Właśnie nie pamiętam, czy czasem w The Wrath of Cortex tego nie było. A nie... Crash Entrance. Zapomniałbym. Gorące źródła, co to jest?
A, znowu ta sama minigierka z pływaniem. No to zobaczmy, co tutaj się teraz będzie działo. A, tutaj dodali jeszcze czołgi, które są naszą przeszkodą. Musimy na nie uważać, ponieważ one nas, wiecie, będą tutaj zestrzeliwać. A raczej próbować zestrzelić. Mam nadzieję, że tych torped nie będzie podwodnych, bo to byłoby trochę już przesrane. Chociaż wątpię w to, bo woda jest za płytka, żeby tutaj one były. Tam chociaż była głęboka, a tutaj jest tak trochę płytko. A nie wiem w sumie, może i tak też być, kurde. To jest gra przecież, to nie jest realne życie. Ale w taki sposób zhańbić to już jest naprawdę słabo. Oj, słabo. Jesteśmy na miejscu zbrodni. Właśnie, to kurde, trzeba ominąć ten wir. Dokładnie tak. Tak jak to zrobiłem przed chwilą. Uwaga na nitro. Bo nitro potrafi zaboleć. No, właśnie w tym momencie mnie skrzynka strollowała. Najgorzej. Gówniana skrzynka. I jesteśmy, gdzie jesteśmy. Jak widzicie, do góry się bezproblemowo dostaliśmy. Ja pierniczę, ale... Znaczy, dobra, może nie bezproblemowo, trochę kombinacji było, ale jednak... Warto czasem pokombinować. I tutaj niepotrzebnie w dół spadłem, ponieważ był tutaj tylko ten ziomek z miotaczem ognia. Okej. Okay. W ogóle Tam na dole jest platforma. Sprawdźmy, co tam jest w ogóle. A no tak, jest koleś z miotaczem ognia. Riptok. I to wszystko. Tam u góry jest runda bonusowa, ja ją przegapiłem. To jednak lecimy górą. Swoją drogą, tą serię możemy też trochę na luzie potraktować. Może nie do końca jako zagrajmy na luzie, ale... Skrzyneczki, ale skrzyneczki, no dokładnie. Nie, ale po prostu możemy sobie na luzie ją potraktować, bo... No i tak tutaj, wiecie, za dużo ciekawostek do tej gry nie ma. A większość, jak nie wszystkie ciekawostki powiedziałem w moim pierwszym let's playu. Więc ta, naprawdę rekomenduję wam też obejrzenie sobie pierwszej wersji tego let's playa. I czasami w ogóle zauważyłem, że ta gierka ma swoje lekkie dropy FPS-ów. I nie, to nie jest dlatego, bo OBS czy tam inny jakiś program, nie. Spowodowane jest to tym, że gra ma sama w sobie ten drop. Nie ogarnąłem, myślałem, że tam coś jest, kurde. To jest trochę takie trolujące ze strony Vicarious Visions, że oni tam dali tą platformę, bo jednak... Gdyby coś tam było, to okej, ale tam nic nie ma, więc trochę takie... Ych. No ale przynajmniej zaliczyliśmy szybko tą minigierkę. Tu mamy w ogóle sklep Moneybugsa, okej, możemy to ominąć. Albo w tym wypadku pogodzić się ze śmiercią. Łumpa frutów, żeby dostać się dalej. Oczywiście, że sobie odblokujemy drugą część tego ognistego świata. Tutaj, dobra, tu chyba nic nie ma. A nie, tam było coś, bo tam Aku-Aku wskazał. Bo się aż oddalił. Czekajcie. Nie, na dole jest, kurde. Widzicie? Na dole mi pokazał, kurde. Bambus jeden. Drewniany. Czyli muszę iść na dół. To jest minigierka jakaś, na 100%. Dokładnie tak. Helikopteromania. A, znowu ta sama minigierka. Znowu 25 muszę zestrzelić tych. To jest lajtowe. Więc o czym moglibyśmy sobie lajtowym porozmawiać w takim momencie, skoro mamy takie lajtowe minigierki, lajtowe ten powtarzanko?
No generalnie, być może, że dzisiaj sobie do Ceksa pojadę znowu. Zobaczyć jakieś gierki ciekawe. No, pojadę sobie do Ceksa zobaczyć jakieś gierki ciekawe. Może będzie Guitar Hero 1, ponieważ ostatnio poluję na Guitar Hero. Bardzo lubię w ogóle serię Guitar Hero na PS2. Jest to moja ulubiona seria, bo pokochałem ją przez to, że moja dziewczyna też bardzo lubi. No i w sumie tak, wiecie, pograłem sobie parę razy i stwierdziłem, kurde, to jest przecież genialne. Dosłownie taki czasoumilacz. Zrobimy speedrun tej minigierki, mówię wam. I ogólnie będę musiał się jeszcze zabrać za nagrywanie harda z Team Racing Nitro Fueled. Bo jeszcze tego nie zrobiłem. Jestem w ogóle ciekaw, jak wypadną te serie z Nitro Fuelda na hardzie. Znaczy ta jedna seria, no bo to będzie jedna seria, a nie dwie serie, kurde, na hardzie. A byłoby ciekawe, gdybym tak chamsko zrobił. Wiecie co, powtarzamy let's play'e wszystkie z Nitro Fuelda. W sensie, wiecie, po kolei tam easy, normal, w sensie easy, medium, hard. Wiecie, o co chodzi. Bo ja to nagrywam jeszcze zanim nagrałem Nitro Fuelda na hardzie. No taki mały zapas, czemu by nie? Czemu by sobie jakiegoś zapasu nie zrobić na kanale, nie? Wiecie, o co chodzi. Ja zawsze byłem człowiekiem, który jak właśnie wychodziły takie sytuacje, to zawsze sobie wolał zapasy robić. Zapasy w sensie wideo, a nie zapasy sumo, kurde. I udało się. Bez żadnego problemu. Znaczy no, z małym problemem oczywiście, że tak, ale wiecie, o co chodzi. To jeszcze nam zostały dwa klejnoty i dwa kryształy do końca jakby tego odcinka. No i w sensie pokonanie jeszcze bossa, nie? Ale to tam... Boss to tam jest formalność. Mocna rakieta. O nie, to jest ta minigierka. A nie, to jeszcze nie jest ta minigierka. Mi się trochę pomyliło z następnym światem. 31 skrzynek. No dobra, to lecimy dalej. Lubię bardzo tę minigierkę, nie powiem, że nie, tylko że... Ona jest dosyć taka długawa. Mam czasami wrażenie, że ona trwa wieczność. Wiecie, jeżeli chodzi o typ minigierki, to nie jest zły typ, bo bardzo lubię taką tematykę takich minigierek. Ale... Ale kurde właśnie. Ale nie wiem, zapomniałem. Skleroza. W tym wieku. Najgorzej. Też przynajmniej możecie sobie posłuchać trochę muzyki, nie? Jak nic nie mówię. Taki... Nie wiem, nie protipa, takie w sumie taka mała ciekawostka. Chyba tu zaraz będzie koniec. Znaczy no, crash się zbliża do końca, no ale mam nadzieję, że skrzynka z nitro będzie. Bo tutaj więcej chyba nitro jest niż takich skrzynek. Tak jest. Dobra, mamy to. To jeszcze jedna minigierka nam została. Albo dwie, bo zależy, czy kryształ i gem są razem, czy nie. Więc sprawdźmy to, że tak powiem. Nie, tam jest chyba u góry. Co za głąb. Nie będę tego komentował, bo to jest aż żałosne. Ała? To bolało. Musimy się tam do góry dostać. Ale jak? No, w sumie tak. Nietoperze. Dobra, to jest ta minigierka. A, no tak, to jest ta rzecz, jasna. Pamiętam ją. Teraz będziemy właśnie podróżować tym nietoperzem i będziemy musieli tutaj wszystkich atakować i przy okazji niszczyć skrzynki, które będziemy mieli na drodze. To będzie ciekawa minigierka, nie powiem, że nie, bo jeszcze ta minigierka pojawia się w następnym świecie. Więc, oh man. To jest jedna z takich... Znaczy... Lubię ją, ale... Jest średnia, o. Tak to powiem.
Niebieskie nietoperze, kurde. Strach się bać. Ja się boję tych niebieskich nietoperzy, ja nie wiem co one tam, kurde. Co one chcą mi zrobić. Mają taki niebieski kolor. One, to jest straszne, to jest przerażające. Ale tło tych wszystkich minigierek, jak i w ogóle tych światów mi się bardzo podoba. Fajnie jest to wszystko przedstawione. Patrzcie, ja nic nie robię, praktycznie sobie, kurde, tylko podążam w lewo, w prawo, wprost i tyle. Cała filozofia. Ty, już mamy zaraz, kurde, końcówkę poziomu. Ale ładnie idzie dzisiaj. No może poza tam niektórymi minigierkami, które mi faktycznie skopały zadek, ale tak, to bardzo ładnie dzisiaj idzie, kurde. Jestem dumny. Naprawdę, mówię to autentycznie, jestem dumny. Jestem dumny z tej sesji. Z tego długiego odcinka. Który nie wiadomo, czy w całości się ukaże, czy podzielę go jednak na części, bo jest szansa, że mogę go podzielić. Dobra, jest. Proszę o kryształ i klejnot. Mamy klejnot i kryształ. I tyle. Więc mając taki oto wynik, możemy bezproblemowo iść na bossa. A i oczywiście jeszcze ostatnia minigierka z crunchem. Żeby sobie, że tak powiem, poćwiczyć. Spamuję w ciągle Z. Dawaj crunch, dawaj, 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 dawaj. Wygrałeś, dobra, wygrales, zapomniałem, wygralem. Złotko. Niektóre tłumaczenia są naprawdę bekowe. To co, czas na Ninę. Zabierzcie mnie stąd. Pomocy. A, i Crash i... No, tfu. Profesor i Koko zostali, że tak powiem, zamknięci w skrzynkach. Znaczy w klatce. I... Tutaj na pewno nie wiecie, o co chodzi. Dlaczego w ogóle nas Nina ściga? Dlaczego to nie jest tak, że my tutaj próbujemy uratować profesora i Koko z tej klatki? Otóż to zadanie robi Spyro. Tak. Spyro właśnie ma konfrontację taką, że on walczy z... właśnie walczy z Cortexem. Znaczy, Cortex w zasadzie to uwięził uwięził Koko i profesora właśnie w klatce i to Spyro właśnie z nimi... Znaczy, walczy z tym, żeby te klatki jakby uwolnić. Nie, ja to źle tłumaczę. Wróć. To wygląda tak, że Spyro walczy z Niną. I te klatki w ogóle spadają na Spyro i Spyro musi zionąć ogniem, żeby te klatki... Znaczy nie, nie zionąć ogniem. Kurde, widzicie? Nie pamiętam tego, nie pamiętam jak wygląda właśnie walka Spyro. Ale wiem, że po prostu te klatki spadają i Spyro musi jakiś tam ruch wykonać, żeby po prostu te klatki zniszczyć, żeby ich uwolnić. Właśnie o to mi chodziło. Sorki, po prostu się zagalopowałem, bo szczerze nie pamiętam już Spyro Fusion. Mówię to autentycznie, nie pamiętam, bo ostatni raz Spyro Fusion grałem rok temu, a jeżeli chodzi o nagrywanie Let's Playa, to nagrałem tylko gameplay, który na moim kanale siedzi już od 3 lat. I prawdopodobnie w tym roku sobie go wykorzystamy i skomentujemy, bo tak, oficjalnie chyba w tym roku się Spyro Fusion również pojawi. Żebyście mogli sobie porównać obie te gry. I uważam, że chyba większość z was bardziej chyba już polubi tego Crasha Fusion niż Spyro. W ogóle czemu ja tak failuję tutaj? Bez sensu. Dobra, tutaj zginąłem. Nie, tutaj zginąłem. Pamiętam. I myk! Udało się! Klatka na nią spadła. Buu, to nie fair! No nie fair, Nina. Nie fair jest właśnie więzić profesora i tego. I Koko. I mamy kartę Entrance. Więc...
Smocze zamki, wejdźmy może tutaj. Cholipka, byliśmy tak blisko odkrycia ich kryjówki. No, niestety profesor i Koko się załamali, bo byli tak blisko odkrycia kryjówki Ripta i Cortexa, ale teraz muszą na nowo, że tak powiem, szukać kryształów i tak dalej. Bo mamy do zebrania jeszcze 10 kryształów i 10 klejnotów. Możesz na nas liczyć. I to Sparks odpowiedział w ogóle za Spyro, Crasha i Aku Aku. Jesteśmy teraz w świecie Spyro. Tak, świat Spyro jest przedostatnim światem w tej gierce, ale my sobie tutaj zakończymy już przygodę, tak więc to by było na tyle. Teraz będziemy robili czwarty świat, czyli świat Spyro, a Spyro ten świat robił jako swój pierwszy świat, tak więc widzicie, jaka tutaj jest kolaboracja, więc czwarty świat Spyro to będzie pierwszy świat Crasha. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że wam się Let's Play podobał i w sposób ciekawy go prowadzę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, cześć i pa pa, i udanych wakacji, póki jeszcze macie.